Cześć, dziś pokażę Wam, jak zainstalować serwer www na naszym komputerze, czyli lokalnie, abyśmy mogli uruchamiać popularne skrypty, tworzyć strony, instalować systemy zarządzania treścią CMS, na przykład WordPress, Joomla, Drupal. Serwer jest banalnie prosty w instalacji. My będziemy pracowali na pakiecie XAMPP, który zawiera w sobie wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne, czyli serwer Apache oraz bazę danych najpopularniejszą MySQL, interpreter języka PHP czy Perl. I aby pobrać pakiet, wystarczy w Google wpisać XAMPP, ewentualnie skorzystajcie z linka pod filmem. Wchodzimy nawet na pierwszą stronę lub na drugą. Przejdziemy na stronę. Na stronie mamy jak byk XAMPP dla Windows. Klikamy, pobieramy. Tu jest wersja dla Linuxa i dla OS X. Dobrze, po pobraniu pliku, ja już to zrobiłem wcześniej, mamy go w folderze, klikamy dwukrotnie, instalator się uruchamia, pyta nas, jeśli wykryje uruchomiony antywirus, czy chcemy kontynuować instalację. Ja wstrzymałem ochronę mojego antywirusa tymczasowo, abyśmy bez problemu mogli przeprowadzić instalację. Polecam Wam to również. Instalacja już się u mnie zakończyła, mam ostatnie okienko, możemy klikać dalej, dalej, dalej. Domyślnie pakiet instaluje się na dysku C w folderze XAMPP. Ja zmieniłem swoją lokalizację na dysk D. Możecie zrobić również tak jak chcecie, na którym dysku, w którym folderze sobie tylko potrzebujecie. Na końcu mamy pytanie, czy chcemy uruchomić panel kontrolny pakietu. Klikam Finish. Pakiet kontrolny się uruchamia. To jest centrum dowodzenia pakietu, do którego nie musimy zbyt często zaglądać. Uruchamiamy serwer Apache, zezwalamy na dostęp, uruchamiamy serwer baz danych MySQL i to jest takie minimum, które potrzebujemy do działania popularnych systemów CMS, tak jak WordPress, o którym już wspominałem. Dobrze, teraz możemy sprawdzić, czy nasz pakiet działa. Wpisujemy localhost i jak widzicie, wyświetla się. Możemy również użyć kombinacji 127.0.0.1, to jest taki numer IP domyślny i to jest dokładnie to samo, localhost 127.0.0.1, adres IP. Klikamy na polski i mamy naszą stronę do zarządzania pakietem. Tutaj mamy ikonki popularnych CMS-ów, które możemy sobie pobrać i zainstalować. Dobrze, nas interesuje teraz zakładka bezpieczeństwa, ale przejdziemy najpierw na stan, zobaczymy, co nam tu wyświetla. OK, baza danych jest aktywna, interpreter języka PHP tudzież PHP również, protokół SSL i tak dalej, i tak dalej. Przechodzimy do zakładki bezpieczeństwo i widzimy, tutaj mamy niebezpieczny, niebezpieczny, niebezpieczny na czerwono. Musimy w takim razie ustawić dostęp do bazy danych, bo jak widzimy, dostęp do sieci dla każdego, możemy to sobie wyłączyć, nie zezwalając firewallowi na dostęp, tak jak przed chwilą to zrobiłem. Dobrze, klikamy tutaj i ustawiamy nowe hasło do bazy danych. Nazwa użytkownika to root. Ja ustawię takie samo hasło. Klikam na password changing i OK. To na razie nam wystarczy. W tym momencie, aby uruchomić jakąś stronę, musimy przejść do folderu, gdzie zainstalowaliśmy nasz pakiet. Ja zrobiłem to na dysku D, folder XAMPP i folder, który nas interesuje, to jest htdocs. W tym folderze umieszczane są pliki stron. Jeszcze raz, htdocs. To jest właśnie to, co przed chwilą nam się uruchomiło po wpisaniu w pasku adresu localhost. Ja tu utworzę nowy folder o nazwie strona. Utworzę sobie nowy zupełnie plik, abyśmy zobaczyli, jak to działa. Utwórz nowy HTML,
Weźmiemy sobie jakiś obrazek. Galeria PNG, OK. Wklejam go do tego folderu. Od razu zapiszę sobie ten plik mój, który tworzę nowej strony w folderze D, XAMPP, htdocs, strona i nazwę go standardowo, tak jak zapisuje się strony, tytułowe index.html. Tutaj wpiszę moja strona, obojętnie, i w sekcji ciała, czyli body, daję wstaw, obraz, wstawiamy sobie obrazek, wpisujemy tekst, witaj w mojej galerii, zapisujemy plik Ctrl+S, w tym momencie przechodzimy do naszego serwera localhost i wpisujemy localhost ukośnik, przepraszam, ukośnik strona, czyli nazwa folderu, tak jak nazwaliśmy go przed chwilką tworząc. Jak widzicie, plik działa, wyświetla się to, co przed chwilką stworzyliśmy. Wstawiłem obrazek i wpisałem tekst. To tyle. Żebyśmy mogli jeszcze zarządzać bazą danych i tworzyć nowe bazy danych, no musimy korzystać najlepiej tutaj z panelu kontrolnego w wpisaniu localhost. Dlatego nie polecam usuwania tych folderów w folderze htdocs, tych plików i folderów, tylko tworzenie po prostu swoich nowych, możemy tu tworzyć w nieskończoność ilość folderów, w których utworzymy kolejne nasze nowe strony. Dzięki za uwagę, w następnym filmie pokażę Wam, jak utworzyć bazę danych, jak zainstalować WordPressa na serwerze lokalnym. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.